Tydzień po naszych świętach wielkanocnych zorganizowaliśmy na terenie tutaj Łącznika święta prawosławne dla naszych mieszkańców Sokratesa. Przybyło około 150 osób, w tym bardzo dużo dzieci. Staraliśmy się menu konsultować właśnie wcześniej z naszymi gośćmi, tak żeby tutaj na stole znalazły się tradycyjne prawosławne potrawy i są to między innymi faszerowane jajka na różne sposoby, sałatka jarzynowa, pierogi różnego rodzaju, tradycyjne ciasta, oczywiście baby drożdżowe. I przygotowaliśmy również niespodziankę dla naszych najmłodszych i również dla dorosłych. Zajączek również i do nas zawitał, więc myślę, że wszyscy będą zadowoleni z otrzymanych paczek. Od samego początku Politechnika Opolska pomaga uchodźcom z Ukrainy i to było taką naturalną koleją rzeczy, że wiemy, jak ważne jest w naszej kulturze, jakie są ważne w naszej kulturze święta, tak samo są ważne dla naszych gości z Ukrainy. Stąd chcemy w tych bardzo trudnych czasach dla nich przybliżyć im, przynajmniej troszeczkę zbudować tego klimatu, aby mogli wspólnie z nami też spędzić ten jakże ważny czas. Bardzo dziękuję za takie śniadanie, bardzo zadowoleni i w ogóle za takie przyjęcie, że myślą o nich w ten trudny czas, że mogą właśnie razem zjeść śniadanie. Ja w zachwycie. Jesteśmy zachwyceni tym śniadaniem, bardzo wszystko ładnie przystrojone, dzieci bardzo zadowoleni już zaglądają, bo chcą dowiedzieć się, co tam za jakieś dobre rzeczy, że oni właśnie mogli razem wszyscy usiąść za jeden stół dzisiaj. W piątek zaczęliśmy pakować paczki. Na naszym wydziale byłam pod ogromnym wrażeniem, ile udało nam się zebrać słodyczy, ponieważ samych czekolad było ponad 640, gdzie jest to wielki wyczyn. Zaczęliśmy pakować to w naszym biurze Konfucjusza i udało nam się stworzyć 140 bardzo fajnych paczek świątecznych. Wcześniej oczywiście zorganizowaliśmy zbiórkę na wszystkich wydziałach Politechniki Opolskiej, no a potem już było opakowanie, więc uważam to za duży sukces.